No tak, bo w przytułku nalewa te zupy breży. On może żreć ile chce. Nawet, proszę ciebie, ogląda się, czy... Nie, na Kawęczyńskiej 4. Na Sapieżyńskiej 4 to może, ale no nie wiem, bo może jak... Poczekaj, jak ta zakonnica go wygoni, bo to raczej w jednym miejscu, bo to też ciężka praca, słuchaj. Nie, na Skaryszewskiej nalewa taki Marcin Gruby. On przyjeżdża z Falenicy i on czasem jak wraca, to przechodzi przez Park Skaryszewski i śmietniczki kopie, czasem zaglądnie do śmietniczki, ale chyba ze swojej głupoty. I wsiądzie tu w 521 i jedzie do Falenicy i potem oni tu muszą, wiesz, 3 godziny zupę wydają, gdzie Janka Witka Macieja pobili, też w parafii Saska Kępa i Upalecznego pod pałacem, to 3 godziny wydają, to ile oni tej zupy muszą mieć w tych kotłach? Muszą wcześniej przyjść, szybko jakiś makaron wrzucić do wrzątku, żeby już... I tam mieszają. No. Tak, ja to bym jak te ciasta robiła, to ja bym z wiórkami kokosowymi bym robiła, bym poobcinała paznokcie i bym powrzucała do tego ciasta wiórki kokosowe i oni by jedli. No. Jestem bardzo przemiła i bym połowę tych denaturszczyków utrupiła. Ja nawet do YouTube wrzuciłam, proszę ciebie, film, ale to już dawno było, 1,5 roku temu w zimie to było, jak tam na Skaryszewskiej przyjechała straż. Taki jeden pijak leżał w kącie i nie mógł wstać. Był tak potwornie pijany i tego. Ja tak ukradkiem robiłam, bo te dziady to mogą ci pazurami oczy, wiesz, wy tego. No widzisz, ja mówię, proszę państwa, proszę bardzo, mówią, są pyszni, są dumni, że kucharka ugotowała, podała, pozmywała, pozamiatała, posprzątała, a oni jeszcze jutro przyjdą nażreć się za darmo. I tak oni mówią, że oni są książęta, bo pozmywała, posprzątała, wiesz, podała. No. I takie, wiesz, takie te zdjęcia, jak straż się tam pochyla, wiesz. Ale ja ci coś powiem, tu w Warszawie to był taki rudy chłopak, on też kiedyś chodził do Kalitacu, bardzo ładny i miał takie te koleżanki, one też chodziły, bo to, wiesz, jak nie pijaczki, to jakieś narkomanki. I on był w Carrefourku na wózku inwalidzkim, jechał gdzieś tam do toalety. Ja mówię, Boże, on już nóg nie ma, wiesz, na jakąś chorobę. I tak jechał do tej toalety, no to wcześniej czy później teraz w tych Carrefourkach przepędzają. I raz on się, tak, on chodził do Caritasu, a teraz to jest problem, bo to ktoś musiałby mu pomóc. Ja ci coś powiem, są tacy na Starówce, którzy mu pomagają, bo ja raz siedzę, nad nim się pochylała straż miejska, ale on już chyba czy rąk nie miał, czy nóg, i tak siedział taki kikut na wózku i pijany, w ogóle bez świadomości. Na pewno już nie żyje, młody chłopak, rudy, młody, ładny nawet, bardzo ładny chłopak. Słuchaj, i te pijaki pouciekały od tego wózka inwalidzkiego i na samym środku pod kolumną Zygmunta, słuchaj, i straż podjechała, no bo coś tu dziwnego stoi. Pijane, słuchaj, pijane. I skorzystały, jakie to są mafie, bo dzięki niemu dostały pieniędzy duże na alkohole, spieprzyły w krzaki, tam dojrzewają na następne, żeby kogoś napaść w Parku Skaryszewskim. Tutaj też mnie zaczepiały, tutaj też był sąd, musiałam policję wzywać. To Rysia, tutaj nie przechodź nigdy nawet koło ulicy, jak jest Waszyngtona, koło parku, bo tu z krzaków mogą wyskoczyć. A jak jeszcze wejdziesz tam, przejdziesz sobie, och, tam fajna alejka i są kamery przy tym ruskim pomniku, bo obleli jakąś czerwoną farbą czy czym, bo Polacy, katolicy nie lubią tych ruskich. Ja mówię, co to ma do rzeczy? Lubić się, jak sąsiadka z sąsiadką się nie lubi, niech patrzy, żeby w rodzinie miał porządek. A co tam jego obchodzi jakaś Ruska, która przyjechała sama, bez buzka? No. Dobrze, Rysiu. Oj, śpisz, chrapiesz? Ojajajaj, dobrze, Rysia kochana, dobrze, to ty idź spać, bo ty gdzieś byłaś w nocy i siedziałaś tam w niebieskim, na wiatracznej, w tym niebieskim hotelu na środku. Na klozecie siedziałaś, tak? Nie? Nie, ale ten toaleta taka, no te usiąść na ten, no. A, no.
Tam ćwa-ćwa przechodzi, bo ona tam w lewo skręci 123 i ma już Przeworską 1, mieszkania 21, proszę ciebie. A ja w hotelu 7 lipca będę dostana odkurzacz i coś tam jeszcze i będzie prezentacja. Wpisałam siebie i no i tego Mareczka, kiełbasy. Powiedziałam, 7 to możemy się spotkać. No a jak się nie zgłosi, to ja też mogę nie przyjść, bo nawet mi się nie chce, wiesz. A on już na takich prezentacjach bywał i dużo można garnków dostać, wiesz. Tak, na rożno, Mareczka. A ja ci coś powiem. Anita Łasa jest, ta twoja żona była. Psita. Anita Psita. Ona jest Łasa, proszę ciebie, na te garnki. Raz w Mariocie to myśmy nie dostały, ona dostała, bo myśmy opieprzyły, że przyszły jakieś mędy bez niczego, bez numerków, a ona im garnki wydała, a tutaj ludzie zapędziły na jakieś zebranie i nie wiadomo, co potem oni dostaną. I to jak myśmy opieprzyły, to myśmy nie dostały, bo te dziady się wściekły. Falicki, jakie tam to nazwisko, te garnki? Poczekaj, aby nie Paleczny. Tak, i Anita dostała dwa garnki, jeden duży, drugi mały. Jaka ona szczęśliwa. A słuchaj, jak ona była w tej klitce tutaj na Zwycięzców, czy gdzie w tym barku, to wcale to nie było otwarte. Myśmy tu były z Przybyłowiczem, to jest na dole w piwnicy. Ona mówi, bo ja jem lody, jakie smaczne. Ja mówię, czy ty pamiętasz adres? Bo gdyby ona mi powiedziała adres, to ja bym od razu tutaj. Ale skoro ona tam, gdzie drzwi się otwierają, ona nie patrzy się na adres, no to rzeczywiście ona nie zna adresu, prawda, Rysiu? No ona nie zna adresu, bo jak drzwi są otwarte, ona wchodzi, dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi, jestem głodna, potrzebuję żyć. No i ona wtedy dziam, 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 w jakie pyszne lody. Ja mówię, to ty nie wiesz, jaki to adres? Bo jeżeli to jest to miejsce, co ja wiem, ta piwniczka, ta galeria, co ja znam, to ja tam mogę nawet podjechać, gdyby mi się chciało, ale skoro stamtąd mi się jechało, no z Saski tam już się darowałam. Także ta Anita jest, ona jest beznadziejna, jakoś tak okropna i durna, że ona nawet nie wie, gdzie jest. Miska, miska. Tak, ją interesuje, Rysiu, tylko miska, rzeczywiście. Raz powiedziała, że jest na Anielewicza, wiesz. Ja tak domyśliłam się, że w Polin poszłam tam konferencja. Jaki obiad potem był z kolacją. No i myśmy za Anitą, wiesz. No ale taka pani do nas podeszła mi, czy państwo tam się wpisaliście na prezentację? A tak, tak, zaraz się wpiszemy, proszę bardzo. Także było bardzo miło, więc, ale tą Anitę oni obserwują, słuchaj, wiesz. No, bo ona tu na święcie była węgierskim, to jej kiełbasy z kotletami wypadły ponoć, mówił tutaj taki... Ale tam są, proszę cię, jakieś kotlety na złoty kolor, na złoty kolor. Tak, kotlety są. Kotlety. No, i to Breżniew to rozkrakał, a tam raz mi się kiedyś było, wiesz, ale najlepiej to było na otwarciu, słuchaj. Ile tam 7 rodzajów było wódki ziołowej. Na otwarciu też było na gorąco wszystko. To przyszedł ten ruski Breżniewa opiekun, bo Breżniew, wiesz, jak z tymi daunami jest. On jest jego opiekunem, ten co na kolei mieszka. I on się spóźnił i do tych wódek tak się dorwał, to jemu ręce tak trzęsły się. Ja mówię, co ty się tak spokojnie, zobacz, one już zaczynają sprzątać to, ale ty jeszcze ty się napij, spokojnie nałóż sobie na talerz, zjedz. Ile tu będziesz jadł? 100 kilo? I on tak się trząsł, że tej wódki, do tej wódki chociaż, wiesz, tak jak Breżniew czasem się pomyli, że zamiast najpierw do jedzenia, to do tego wina i one to zauważą, to go wyproszą, bo Breżniew jakby głupi był, nie był dobrym psychologiem. Najudawaj, rozglądaj się, że ciebie, że jesteś Breżniew koneser, s'il vous plaît. No to więc Breżniew, gdyby tak, K20 to facet. Oj, widzę, że pan na inny temat rozmawia, proszę wyjść, bo to nie na temat sztuki. No to więc Breżniew, jaki głupi. Ja mówię, Breżniew, dlaczego ty jesteś taki głupi? Zobacz, idzie facet koło ciebie, to nawet jak nie wiesz, czy to kierownik, czy nie, no ty nie gadaj o dupie Maryni. No. A on mówi o tej jego byłej żonie, o świni Pellegrini. No. Także daj spokój, no. Dobrze, że ten gruby Krzysio nie przychodzi. Ten śpiewak operowy, wiesz, no. O Boże. No. W ogóle. Słuchaj, ten przypadek
A ty, Rysia, słuchaj, nie chciałabyś nigdy pójść na jego koncert? Ale przecież on śpiewa. On śpiewa jak Neron. No tak, raz Breżniew mówił, ale ty masz pomocnika, bo tam na Ogrodowej, tam w górze galeria taka jest, to byśmy tam zaintonowali, śpiewali i ten gruby wyskoczył, taką końcówkę zaśpiewał. A Breżniew mówił, oho, oho, ja wiem, że te końcówki są bardzo pożądane, dlatego niech śpiewają ludzie. A co? Także Rysia, to co, już założyłaś tą sztuczną szczękę? Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja ci coś powiem. Tutaj na zjeździe bez problemu, tylko to trzeba by prawie codziennie chodzić i umawiać, jak ktoś sobie chce. Bo słuchaj, ten ewangelik taki, co był przyjacielem Zofii Maciąg, niemiecki tłumacz przysięgły, no to on nie przychodzi. On nie przychodzi, słuchaj, na tawerni, bo on chyba umarł, co? O, i on miał sztuczną szczękę. No, natomiast Marta Dobosz pojechała na raz na zacisze do Domu Kultury koncert i miały takie, no, jakieś staruszki śpiewały. To Marta Dobosz mówi, stare dziady, jednej babie wypadła szczęka. Jak są stare, to niech nie śpiewają, bo to jest obrzydliwe. Więcej tam nie przyjadę, nie pojadę na ten żaden targówek. Stare baby, jednej wypadła sztuczna szczęka. No, także wiesz, no Martusia tam dzwoniła do mnie, czy ja jadę, no to jakoś tak fajne połączenie było, ale ja, nie chciało mi się, bo ja wiem, że tam są takie, ten Falicki robi spotkania, Bogdan Falicki, który całą kartotekę prowadzi na temat Wiesława Przebyłowicza, proszę ciebie, gdzie on pracował w galerii Warszawka. Tak, 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 ale tak w Warszawie jest. A Przybyłowiczak poszedł gdzieś, jakaś konferencja żydowska, też jakaś Żydówka, dawno męża nie miała, go poprosiła na górę. To z Litką czekały w domu i ona go przyjęła tam gdzieś w hoteliku i on z nią obcował seksualnie i całą noc go nie było. No. I ta Litka mówi, że on teraz tak jako znawca, koneser tej wąsikowej męża podrabia, że też koneser i wiesz, i go tu często nie ma w domu. Nie to, że często, ale co jakiś czas, że ta Litka się zastanawia, bo ona jest babą kutą na dorabianie się, babą kutą, chytrą. Janek Witek mówił, że to jest wiedźma, że to jest baba, że on wziął jakieś 300-400 pożyczki, już doszłam do tych jego papierów, 3-4 tysiące pożyczki i Dewil potem musiał za nią spłacać, bo ona nie spłacała i ciągle mówi, zamorduje tę wiedźmę. I ona tu kiedyś przyszła, to jej taki wykład dał, ty wiedźmo, no ty jeszcze tę mordę tu swoją, nie bałaś się mi tu pokazać? No i normalnie, ale wcześniej ją ubezpieczył na 10 tysięcy. I jak ona dowiedziała się po jego śmierci, że 10 tysięcy dostanie, to była w niebo wzięta. Ja mówię, to słuchaj, to od razu 700 zł za tę wodę gorącą zapłacimy, bo przecież ja tu się jedyna nie kąpię. I ona mówi, nie, bo ja tu jeszcze musiałabym na to. Chytra baba nie dostała wiesz nic. Wiesz dlaczego? Bo Janek... No Janek Witek miał zaległości 30 jakieś 5 tysięcy do 40 za mieszkanie. Różne inne zaległości. I oni te 10 tysięcy... Tak, tak. I ona myślała, że dostanie. I teraz muszę ci, Rysiu, powiedzieć, może ty byś chciała się przyjąć. Litka siedzi drugie 24 godziny na budowie. Co ona tam wypadała? Ona dzisiaj, ja mówię, siedź tam, bo tam, słuchaj, jeden nam się, taki Rysio, mieszka za ścianą, upił. No i tamten, ten mówi instruktor, tak żartuje, że chory leży. Ja mówię, słuchaj, jest Litka na budowie, ona dopiero tam czwartą służbę, piątą, to będzie miała dzień przy dniu, to się będzie cieszyła, bo zanim gruba baba dojedzie na to Bebowo, na Szeligowską, ta Anita ją zna, tę ulicę, mówi, że duża. No to niech pełna siedzi drugi dzień, proszę ciebie, i dostanie tak około 200 zł za te 24 godziny. No to za nierobienie nic, szczególnie w niedzielę. No
No, no to ona tu kierownika budowy, proszę ciebie, mówi, proszę pani, proszę tamtą bramę zamknąć. A ona mówi, dobrze, ja zamknę, ale jak wszyscy pójdą. A przede wszystkim, proszę mi się przedstawić, kim pan jest? Pan mówi, jestem kierownikiem budowy, Sobieszek. I takie, no takie śmieszne te nazwiska. I po prostu tak się jej, tej baby przestraszył, co? No, no bo my jesteśmy dłużej, my musimy wiedzieć, kto wchodzi, czy kto co wnosi. My mamy prawo zajrzeć do torebki, czy nie wnosi wódki, albo czy czego, cegły nie kradnie, bo te cegły są takie niektóre ogromne, no to mieć trzeba taką, ale to się rączki urwą, to więc nie wiem. No ale wszystko Rysia kradną, wiesz, wszystko kradną, a jak dojdą klamki w zamkach, no to różny sprzęt taki elektryczny, drobniejszy, no to więc torbę zarzuci na samochód i pojedzie. Także samochody też można zajrzeć śmiało, czy kto czego nie ukradł. No to więc ona postawiła, ja mówię, tutaj przyszedł ten inspektor i ten Rysio, ja mówię, słuchaj, tu ponoć ta Litka to tych wszystkich kierowników w kątach poustawiała. A ten Rysio mówi, tak, tak, jeszcze raz tak podpadnie, to ją to zwolnią, bo jest na równy. Ja mówię, ona ma swoją emeryturę, ma rentę, ma was gdzieś, ale przecież nie ma komu robić, no to więc ona siedzi bardzo chętnie, bo ona też tak kręci, mówi, że proszę ciebie, jakaś babka wzięła, aha, ona jej żyrowała, coś kupiła ta babka i ta babka umarła. I teraz z niej ściągają pieniądze, no bo ona, żeby tutaj misie nie dołożyć, wiesz, do światła, no rozumiesz, to ona kręci, bo tam córka pod lasem mieszka, ona ma dwa mieszkania, pod lasem świnia, no i pobiera jej rentę, no to więc, wiesz, czy matka z córki będzie rentę zbierała, to więc ona się postawiła na wysokości zadania, że będzie pracowała jako ochrona. No i w budzie siedzi. Ja mówię, siedź, moja ty kochana pielegryni. Na pewno jesteś piękniejsza od świni. No. I taka... Widziałeś ją, jaka gruba, jakie ma cycy, jak donicy. To więc ten Wiesław Przybyłowicz, no mówi, nie wiem, czy kiedykolwiek miałbym chrapę na tę czapę. No to więc, no, nie wiadomo, nie wiadomo. Ale mówi, że ani razu jej nie tego. Ja mówię, nic tu się nie zbliżać do korytka swojego i już. No on tu się rzuca na to łóżko. Wczoraj te skarpetki śmierdziały, proszę ciebie. Tu jakieś te puszki, co ci mówię, to wisiały na framudze. Tu jakieś cztery osoby były. Nie wpuszczam, no bo to napiszę mu kartkę, do siatki włożę te puszki, do reklamówki te puszki i te na pocztówkach, na każdej co innego. To więc na jednej pocztówce napisałem Wiesiu, Litka, jest, co ty stara już po tobie, aha, Litka ci drzwi nie będzie otwierała, Wiesiu, jesteś leniwy, burdel zostawiłeś, cukier na podłodze leży, papierki jak zwykle po tobie, to co ci mówiłam, kapci sobie nie załatwiłeś, bierzesz moje kapcie, w moich kapciach chodzisz, jesteś świnia, chodzisz, możesz dostać za darmo i cudze tutaj, bo ty za wódką chodzisz, Wiesiu, a tutaj, o kapci, dziadem jesteś, kapci sobie nie załatwiłeś, do widzenia. Następna pocztówka, Wiesiu. Dzielnicowy mówi, że dwa razy tu jakieś mędy wchodziły do bloku, jest kamera, wszystko widać. Wiesiu, Bogdan Falicki, moderator, mówi, że wcale dziennikarzem nie byłeś, byłeś w jakiejś Warszawce, Warszawka, jakaś Warszawka. Takie coś, no gdzieś coś tam się załapał po znajomości u tej Gucewicz, Krystyny Gucewicz, bo jak ona wychodziła z hybryd, ja mówię, co tak tego Przybyłowicza znasz? Mówi, że Wiesław? Ja mówię, tak, tak, znam go i on mnie się bardzo boi. No to czyli, że jak się Wiesław Przybyłowicz, tej Gucewicz się boi, a ona go zna, to widocznie podpadł jej nieraz, no. Słuchaj, nie tylko jej, każdemu. No, każdemu, no. Każdemu, także, że dzisiaj pamiętaj, że napisz kartkę, że dzisiaj śpisz na Słomiance. Na Słomiance, tak. No. Na Słomiance jak pies pod drzwiami. No, a jeszcze ja ten telefon do tej Ani Warsza, ja jej zaraz naprawdę napiszę SMS, że dzisiaj przyjdę, Wiesław Przybyłowicz, wpuść mnie. No, już ciebie kocham znowu, tak. Wspaniała jesteś.
No, tak, dogadać się z tobą nie można, nie rozumiesz, nie kumasz, do widzenia. Następna podszywka, to wszystko do siatki wrzucę z tymi puszkami. Wiesiu, już przerywam kontrakt z tobą, już nie chcę ciebie, jesteś obserwowany, tak jak Wiesiu, już tu nie wejdziesz, Litka ci ciebie nie wpuści, bo jesteś agresywny, pijak, takiego, bo to tak też napisałam, tak kura pazurem, że sama po sobie nie odczytam. Wiesiu, Ania Warsza przyjmie ciebie, jak przeprosisz za wszystko, że i psa sprzedałeś za 20 zł. 514 162 372. Także to nie, wiesz... On musi ją tak, wiesz, udobruchać trochę, wiesz. No, no. Fajna ta Ania Warsza, ale ona tak jakoś nie chodzi. Chodziła kiedyś, może dzięki temu, że ją ten Wiesio mobilizował, wiesz. A to tu, a to tam. No, ten Artur go mobilizuje. Tam taki Marcin, uważaj, taki młody, taki czarne włosy. To ten Przybyłowicz to tak nim troszeczkę postrasza. Już nawet nie tyle Arkiem, bo ten Arek jak mu dał w łeb, to Przybyłowicz raz pod stół wpadł, wiesz. No, mówię ci, no przecież Arek już 15 osób tak załatwił. I Breżniewa mówi, jak pier tego, to pod stół wpadł. Mówi, daj spokój. Także ja ci coś powiem. No z brzuchem, bo słuchaj. Oni też, na ten Przybyłowicz, to ja nie wiem, jeszcze chyba wejdzie do Słowackiego, ale już te to nie, bo myśmy wychodziły ze Słowackiego, stała policja i oni tego z brzuchem już sprawdzali, bo nie wpuścili, niewpuszczony. Ja mówię, po co wy zaczepiacie ludzi, w sensie tych organizatorów? Przecież wiadomo, że oni będą mieli was na oku, a mogą zadzwonić na policję, jak nie teraz, to potem. No i tak było. No, musiał się tam spowiadać, musiał tłumaczyć na stojąco, wiesz, wywiad, co się stało wtedy. No bo tu pozwolili być 15 minut, w międzyczasie zadzwonili na policję odnośnie zajść wcześniejszy, ale jak Breżniew z Przybyłowiczem krzyczeli, to też tam ten wywrócili, proszę ciebie, co w szatni, co te, wieszak, o, też wywrócili. No ja mówię, proszę pana, no to niech pan teraz tu uważa, taki młody chłopak i nawet na Zaleską strasznie krzyczał, bo Zaleska jadła paluszki w dużej ilości i mówi do tego Zaleskiego, że Zaleski już to więcej nie wejdzie, już więcej nie wejdziesz, no bo te paluszki żarły, jakby obiadu nie jadł i tak dalej, ale ja sobie myślę, Boże, no te paluszki tak przeznaczone na zeżercie, no to, ale więc tamten młody jest teraz cięty i on widzisz, że policję wzywa i koniec. Jak ktoś mu straszy, że go zamorduje, no przecież one co gadają głupoty, że zamordują, że zabiją. Przybyłowicz mówi, że jemu nic nie zrobią, bo on nie powie, że on ma żółte papiery, ale mówi, mi nic nie zrobią, wiesz. No, jak to pod drzewem szta, wiesz, pod drzewem szta. Ja mówię, no wiesz, przecież policja jedzie, mi nic nie zrobią, bo ja mam cieczkę i ja muszę nagle. Ja nie mogę tak, wiesz, trzymać tego. Bo ja zrobię w majtki po prostu i też będzie na ulicę. No. Tak, spisują. Także Rysia, widziałam raz kupę robiłaś pod drzewem, żeby cię nie spisały, wiesz, no. Ty wtedy szybko uciekaj. To ty wtedy szybko uciekaj. No dobrze, Rysia, to ty idź spać i co tam? Albo jutro. No, jutro pewnie, tak, jutro, właśnie, no. Tak, bo ona przyjedzie po dwóch dniach, jutro rano po 8:00, ja mówię, jedź tam 105, 111 przez uniwersytet później, on jak wstaje tak o 7:00, jak ma pieniądze, to leci na to piwo, potem jak nie ma, no to może spać, ale ja mówię, przyjedź koło 9:00, żeby ci tu pod drzwiami nie stał, czy coś, bo i tak masz go nie wpuścić, umawiamy się tak, że masz go nie wpuścić, koniec litości, koniec tego i nie ma, bo on tu się rozkłada, śmierdzą te kopyta, leży pijany na łóżku. Ja mówię, łóżko dałam starej babie.
starej babie dałam, że po prostu każdy śpi, łóżka sobie nie załatwiłeś, kapci sobie nie kupiłeś, nie załatwiłeś, no to twoja sprawa, bujaj się. Bo on, jak jej nie ma, to on na to łóżko się wali pijany, a ja to łóżko tu zastawię tymi rumpelami, żeby tu nikt, a on to wszystko powywraca i na to łóżko, więc, bo on myśli, że jest królewiczem. No. Daj spokój, że ludzie mają takie odbicia, tak jak Anita myśli, że każdy wernisaż jest dla niej. Dlatego, bo mnie to interesuje, Anita mówi. Mnie to interesuje. Ja wie, dlaczego, Anita, na wszystko lecisz? A, bo mnie to interesuje. Mnie to interesuje. Ja mówię, no to pijaka, by jeszcze wódka mogła zainteresować bezdomnego z ulicy też. Proszę go wpuścić na bankiet. Micha. No, ale słuchaj, ona ponoć zna tamte Jandę, Krystynę Jandę, bo ona ponoć w liceum się z nią uczyła i ona ją toleruje, w sensie, że zawsze wejdzie. No wiesz, jak powie, że jestem koleżanką Jandy, no to dlaczego? Zawsze wpuszczam ją, tam znają jej twarz. Także ona tej mortadeli tam się naje, bo Janda zawsze robi mortadelę przypiekaną. No, no, także Rysia... O, radia słuchasz. Dobrze. Rysiaczku, to umawiamy się tak, że ty śpisz cały dzień, wypoczywasz po wczorajszych balach. No i spotykamy się gdzieś tak we wtorek, bo jutro to nie... Ja tam zobaczę na telefonie, jakoś tak wczoraj przeglądałam, wiesz, tam jakieś... Były dwa wernisaże wczoraj, apteka sztuki i jeszcze coś, ale mi się nie chciało iść, bo ja tak siedzę przy tych komputerach, tak dobrze. Co będę się tu zrywać? Dużo wczoraj zrobiłam, bardzo dużo. No. I na Jakubowskiej było, to byłoby już po trzeciej. Ale poczekaj, wczoraj po trzeciej. Ale tam jeszcze jakaś galeria była. Trzy galerie w sumie. No więc jakby się przyjrzeć jeszcze na Warszawa Kulturalna, czy Kulturalna Warszawa. Jeszcze jest Pitu Pitu. To ten Arek wchodzi w Pitu Pitu. To więc są takie ukryte różne imprezy, a to otwarcie... Ale nie byłeś nigdzie, nie byłeś nigdzie. Ja byłam wszędzie, proszę ciebie, ale więc wczoraj akurat nic takiego nie było. Myślę sobie do tej apteki sztuki. No to, ale tutaj Przybyłowicz był i pewnie parę ment ściągnął, skoro tutaj te piwa wisiały na sznurku. Albo je przyniósł, tu przyprowadził, wiesz. Ale słuchaj, on nie rozumie, że on jest z łaski, bo tu jedna osoba mieszka. Łóżko dla mnie, mieszkanie dla mnie, pokój dla mnie, wszystko dla mnie. A że ja dałam z łaski tej wiedźmie, tej babie, nie, ona tam była sądowa. Dobrze, zobaczymy co ona sądzi, ona pomoże, gówno ona pomoże, jak poproszą tych osób co trzeba. Teraz też przyszła jakaś, wiesz, Marzanna Witek w sprawie spadku. No to tylko mnie poprosili, a ta Litka siedziała i kurczaczka wzięłyśmy z boku, siedziała, ona podsłuchiwała, co ta Marzanna Witek mówi, że i ta przyszła prezesowa spółdzielni Sław, ta oszustka, siwa Żydówka i mówiła, a Litka wszystko słyszała, słuchaj, ona mówi, że ta baba przyszła mnie nastraszyć do spółdzielni Sław, ta Litka, bo ona jest, wiesz, kuta baba, biegła sądowa i mówi, proszę pani, czy to będzie tak, że państwo przyjadą z jakimś lewarkiem, jakimś dźwigiem i państwo te drzwi po prostu pchniecie? Jak to będzie? Ona mówi, myśmy tu mieli już taki przypadek, no nie, też nie dałyśmy rady, ale po prostu, że sprawę podałyśmy do sądu, ale to prawniczka mówiła, że to tak ma być, że nie wcześniej, że macie się nie dać, że będzie sprawa sądowa i co wam przydzielą, to wam przydzielą, a w międzyczasie walczcie sobie o ten spadek. No to więc pojawiła się Marzanna Witek, która jak się dowiedziała, że 35 tysięcy zaległości, to przecież musiałaby spłacić, dowiedziała się od tej wiceprezesowej spółdzielni Sław, bo to ona to mówiła, to stara baba taka siwa miała włosy czarne, Litka mówi, ona miała włosy czarne, jak u niej byłam tutaj w ADM, a teraz co ona, jaka siwa baba z siatką przyszła długów, że tu Janek Witek nie pozapłacał. Ja mówię, to na cmentarze szukać tego Janka Witka, gdzie on jest, żeby może spłacił.
Nie, to nas obchodzi, że on jakąś wodę korzystał z ciepłej wody, że tu nie dopłacił, tam nie dopłacił. I teraz prawdopodobnie ta Marzanna Witek, bo może jej sąd przydzielił ten spadek, wiesz? Może ona nie chciała wziąć tego ze względu na te trzy. To ja dałam pytanie do sądu, ale sąd mi to nie za bardzo odpowiada. No jak będzie po pół roku, ja mówię, proszę mi odpowiedzieć na teraz polskiej tacy złodzieje, bo to jest mafia reprywatyzacyjna, teraz nie mają dobrego czasu. Proszę mi powiedzieć, czy pani Marzanna Witek przyjęła spadek, czy nie, bo jak nie, bo sąd mówi, to proszę jeszcze raz, można o spadek się zwrócić, bo oni mi papiery zwrócili, bo tam trzeba było na początku, a to 50 zł opłatę dać, proszę jeszcze raz, ja mówię, co jeszcze raz, no ale jeżeli ona wzięła ten spadek, to nie ma sensu i oni mi tak odpowiadają długo i rzewnie, wiesz, kupa śmiechu, proszę ciebie, z tymi sądami, no widzisz, ci podali do sądu, tej sprawy jeszcze nie ma, no to jak będzie w listopadzie, to nam na rękę, to i tak musimy tu całą zimę być i tak dalej, i w międzyczasie o spadek walczyć, a sprawy spadkowe to są przez lata, my możemy za mieszkanie zapłacić 400 zł, możemy zapłacić 450, możemy za wodę, no ale więc Przybyłowicz z tymi swoimi 150 zł, jak jest kula u nogi, no to więc Przybyłowicz niech się buja i po prostu nad Wisłę gdzieś. No, także widzisz, no. Kochani, gdzieś tam we wtorek, bo ja powiedziałam, że ten Janek Witek chodził po śmietnikach, jak był młody chłopak, to te ciotki wszystkie mu dawały ciasto, przynosiły najlepsze, miał najlepsze zabawki, koledzy się zbiegali, on był bardzo gościnny też Janek Witek i pośmiertnie też jest bardzo gościnny, także, a ten sąd się pyta, a jakie ciotki? Ja mówię, ale takie prawdziwe ciotki z rodziny, no, bo wiesz, jak usłyszał, że ciasto przynoszą, to ten sąd, ale bardzo miły sąd, taki grubasek, no i tego, i tam z boku siedziała jakaś rzeczniczka i mówi, ej, a to potem jeszcze, czy my za mieszkanie płacimy? Ja mówię, tak, płacimy, to łaska, no niech opłaca za nas Nebraska. Także więc, słuchaj. I tak się, ja powiedziałam, że Janek Witek chodził po śmietnikach, a ta jego kunegunda, ta Marzanna Witek de la Tour z rodziny, raz, jak mówi, nie chciała mu w niczym pomóc, jakieś miał problemy, nie wiem, kiedyś, z nią nie zadawał się, nie rozmawiał, to nawet jak chodził po śmietnikach, nikt mu nie pomagał, to mogli jej nawet i tego spadku nie dać, wiesz, jeszcze o to chodzi, no. Takie cyrki. My nic nie wiemy, dopiero sąd tu ma przysłać odpowiedź, ale ja mogę podanie o spadek złożyć te 50 zł wpłatę, wygłupić się, potem prawdopodobnie można się wycofać z tego, no. Także jeszcze raz o ten spadek i niech to się kręci. Także ta Litka przyjdzie jutro, ucałuj ją, opieprzyłam, bo ona tam rozmawiała z kimś jeszcze. Mówi, mam tam teraz drugi telefon. Ja mówię, wynoś mi się jutro o 9:00 dopiero przyjedź, bo to Przybyłowicza trzeba załatwić. Masz go, nie wpuszcz? No, dobrze, Rysiu, to idź spać, kochana, no, buziaczki, no i proszę... Jak będziesz to zadzwoń na wernisaż. Dobra. No, pa. Jak będziesz szła na wernisaż, to zadzwoń. Także widzicie Państwo, i z Ryszardą Czubakę mamy tutaj piękne wypowiedzi, piękne słowa, piękne myśli, piękne zdania. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i rzeczy. Państwu buziaczki przesyłamy, a proszę jeść kaczki. Czyli te wszystkie zapiski, proszę Państwa. I Ania Warsza, 514, 162, proszę tam bardzo do niej telefonować. Proszę bardzo, wszystkie te, to co tu Państwu nagłosiliśmy, że to, wiecie Państwo, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Biblia sama mówi, że to, co wcześniej napisane, dla naszego pouczenia napisane, aby człowiek Boży przez cierpliwość, abyśmy z pism nadzieję mieli. Cierpliwość to, żeby to czytać. Cierpliwość, żeby czytać Bożie. Czytać. Gdy nadaje radio nasze. A to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Już tego więcej nie będziemy pokazywać, tylko tak to, co od ręki mi się tutaj napisało. Także buziaczki, że proszę jeść kaczki. Gdy nadaje to radio.